archeologia. Proszę pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na nowy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Znajdujemy się na stanowisku archeologicznym w Baltrej. Mamy tutaj dwa menhiry i postaramy się wyciągnąć jak najwięcej informacji z tych menhirów. Ponadto opowiem o historii odkrycia, jakiego dokonali tutaj miejscowi entuzjaści historii, a które jest związane z przesileniem zimowym. Zapraszam do oglądania. Latem 1999 roku jeden z entuzjastów megalitów przybył tutaj na stanowisko w Baltrej, robić zdjęcia, miał ze sobą lornetkę i kiedy przyłożył lornetkę do ściany, która znajduje się na dłuższej osi menhiru, zobaczył wyspę Rokami. To go zaintrygowało. Stwierdził, że menhir wskazuje kierunek, w którym położona jest wyspa. Skontaktował się ze swoimi kolegami. Oni to sprawdzili i uznali, że menhir wskazuje 130 stopień, czyli miejsce, w którym wschodzi słońce w czasie przesilenia zimowego. Musieli czekać pół roku, żeby zaobserwować zjawisko. W końcu nastał magiczny dzień przesilenia. Przybyli tutaj we trzech, sfotografowali całe zajście i tak oto odkryli alignment w języku angielskim, czyli zrównanie pomiędzy menhirem, wyspą Rokami oraz wschodzącym słońcem w czasie przesilenia zimowego. Tak w Irlandii dokonuje się odkryć. No i na dzień dzisiejszy to byłoby tyle z naszej obserwacji. Zachmurzenie jest pełne, niewiele widać. Najgorsze jest to, że prognoza jest niekorzystna przez najbliższe 2 tygodnie. Możecie wierzyć mi bądź nie, ale prognoza mówi, że w ogóle słońca nie będzie. Jest pełne, totalne zachmurzenie i będzie ono trwać do 2 czy 3 stycznia. Zdjęcia, które wam pokażę z tego przesilenia zimowego, zrobiłem 2 lata temu, bo rok temu też mi się nie udało nagrać. I one miały być zdjęciami próbnymi, więc trzeba będzie wykorzystać zdjęcia próbne, bo nie wiadomo, czy będzie okazja kiedykolwiek jeszcze nagrać ten wspaniały efekt wschodzącego słońca na tle wyspy Rokami. Badaniami wiedzy astronomicznej starożytnych, utrwalonej w zabytkach budowlanych oraz w dziełach sztuki zajmuje się archeoastronomia. Archeoastronomia jest to skrzyżowanie archeologii i historii astronomii.
Nauka, która prężnie rozwija się od lat 60. XX wieku. Pierwsze badania archeoastronomiczne zostały przeprowadzone na stanowisku Stonehenge w Anglii. Po pierwsze, primo, musimy uświadomić sobie, jaka jest różnica pomiędzy krajobrazem współczesnym, a krajobrazem, jaki miał tutaj miejsce 5000 lat temu w czasach neolitu. Otóż my znajdujemy się na szczycie grzbietu, a tam poniżej 5000 lat temu płynęła rzeka Boyne. Znajdowało się tam ujście rzeki Boyne, ono było bardziej rozległe niż współcześnie. Współcześnie ujście znajduje się około 1,5 km w tamtym kierunku. Jakby to powiedział Irlandczyk, mile. Mile stąd mamy ujście rzeki Boyne. To jest ważne z tego powodu, iż tą drogą tutaj przy linii tego grzbietu transportowano budulec kamienny z Cloughhead, który znajduje się tam w kierunku północnym, do Newgrange, które znajduje się tam w kierunku zachodnim. Żeglarze, używając swoich łodzi, transportowali potężne kamienie wzdłuż tego grzbietu. Po drugie, primo, na stanowisku w Beltray przeprowadzono badania archeologiczne, które wykazały kilka bardzo interesujących rzeczy. Pierwsza z nich to jest warstwa białych muszli morskich, która zalegała wokół menhirów. Te muszle morskie, kiedy oświetlało je słońce, dawały bardzo silny blask. Badacze stwierdzili, że te muszle były w jakiś tam sposób umieszczone na powierzchni menhira. Przez to taki menhir był widoczny z bardzo dużego dystansu. Kolejne odkrycie w czasie badań archeologicznych to jest palenisko, które znajdowało się gdzieś tutaj pomiędzy obydwoma menhirami. I teraz tak, mamy megalitycznych żeglarzy, którzy nawigowali, transportując budulec do Newgrange, oraz mamy menhiry, które były dzięki tym muszlom morskim widoczne z daleka, a także palenisko, kiedy rozniecano ogień, na przykład w nocy, też ten ogień był widoczny z daleka. Czy w związku z tymi odkryciami możemy to miejsce interpretować jako starożytna latarnia morska? No, w pewnym sensie jest to uzasadnione. Więc moim zdaniem, oprócz tego, że to miejsce było kalendarzem astronomicznym, było również swego rodzaju starożytną latarnią morską, która pomagała megalitczykom w żegludze, w dostarczaniu budulca kamiennego z Cloughhead do Newgrange. Fascynujące jest to miejsce, fascynujące są te menhiry, fascynujące są odkrycia w Beltray. No i teraz znowuż pomoc naukową, mamy wskaźnik. I czy ja tutaj widzę tarczę słoneczną? Powiedzmy, że to jest tarcza słoneczna, zobaczcie. Ją zawsze widać lepiej kamerą, aparatem niż gołym okiem tak naprawdę. O, moim zdaniem tutaj przebiega kształt tej słonecznej tarczy. Jest to miejsce związane
z Bogiem Słońca, to na pewno. O, tutaj. I teraz tak. Jest na środku jakiś krąg i promieniście rozchodzące się linie. Te akurat są łatwe do zaobserwowania. Tu jest ich więcej. Tutaj też. Być może, że to naturalne, ale wydaje mi się, że ta tarcza jest jakby wyodrębniona. Jeszcze raz. Tu postaram się, patrząc w kamerę, przedstawić zarys tej tarczy. I nie jest to jedyna tarcza na tych menhirach. Ten menhir również ma słoneczną tarczę, albo jakąś tarczę. Czy wyczerpaliśmy już wszystkie tajemnice związane z tym miejscem? Na pewno nie. Tutaj podczas przesilenia letniego też zachodzi alignment. Może kiedyś go przedstawię. Tajemnicze są te postacie, ten człowiek, a także no ta fantastyczna postać. No, ni to ryba, ni to gad, ni to ssak. Ciekawe, co to wszystko mogło znaczyć. Potrzeba badań archeologicznych. Kompleksowych badań archeologicznych. Być może, że jeśli takie badania kiedyś w przyszłości ktoś tutaj przeprowadzi, to uda mi się nagrać jakiś raport z wykopalisk. I na zakończenie ostatnia tajemnica, jaką chciałem wam dzisiaj przekazać. Nie wiem, czy to będzie widoczne w obiektywie. Widzicie ten punkt, to miejsce. Te megality są świetnie ze sobą dopasowane, ich kształty współgrają. I tutaj jest punkt. I jakby jest taka przerwa w postaci litery V. I jak się popatrzy w tą przerwę, to tam na końcu, na horyzoncie, na szczycie wzgórz, powinno się dostrzec kolejny grobowiec korytarzowy Fornox. Ten punkt wskazuje właśnie miejsce, gdzie wzniesiono grobowiec Fornox. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!